Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna. Bratkowie, czy wy, co niektórzy, jesteście głusi? Nie chodzi o miejsce, tylko o orędzia i widzenia. Jeśli w 81, 2, 4, 7, 97, 2017-18 było odrzucone, to dlaczego jesteście nieposłuszni? Czekacie, aż jakiś modernista, któremu wszystko jedno zatwierdzi? W tych latach było wydane orzeczenie i kropka. Ale na siłę chcecie wymusić na Kościele coś, co zostało odrzucone włącznie z biskupem miejsca, którego głos był najważniejszy. Na tym filmie nie mówię ja, tylko nauka Kościoła. I albo się dostosujecie, albo dalej będziecie trwać z uporem przy swoim. Kościół uczy o Maryi cicha i pokornego serca. To wy z niej zrobiliście gadułę i jakąś showmenkę, która więcej uwagi każe zwracać na siebie niż na Syna i Jego słowa z Ewangelii. Zróbcie cokolwiek wam powie, a tu jest inaczej. Zróbcie co ja wam mówię i żyjcie orędziami. Matka Boża zawsze ucieka się w samotność i ciszę, oddana cała Bogu i skupiona tylko w Nim. Rób ta co chce ta, ja w to nie wchodzę. Kościół dał mi wszystko, a tron mojej matki, którą mi dał Jezus z krzyża, znajduje się w moim sercu i w narodzie polskim, na Jasnej Górze. Kiedy mieliście jakąś książkę w ręce o świętych? Tylko czasopismo Królowej Pokoju. Kościół już dawno to oznajmił, że Maryja jest Królową Pokoju w Litanii Loretańskiej. Ale pewien kardynał Franjo Kucherycz 15 stycznia 1992 roku nadał jej tytuł Królowej Pokoju, co za szczyt bezczelności. Sami się przekonacie wkrótce, jak będzie wyglądał Kościół przez te wasze owoce, ale niewielu się ostanie wiernych, bo będą trwali przy depozycie wiary i tradycji. I to my będziemy prześladowani przez nieposłusznych dzieci Kościoła, co bardziej umiłowali fenomeny niż cichość i pokorę, przy której trzeba było trwać. Kiedyś mówiłem, że nie potraficie wytrwać przy słowie trwam. Myśmy nigdzie nie zabraniali jeździć do Medjugorje. Cały czas mówimy tylko o widzeniach i orędziach, że jak już napisałem powyżej, Kościół już się wypowiedział na ten temat w latach powyżej. Wasza upartość i nieposłuszeństwo nie wskazuje na wierność Kościołowi, gdyż kto go nie słucha, jest poza Kościołem. Schizma i nowinki i cała tolerancja. Powinniście przeprosić Matkę Bożą, która jest cicha i pokorna, że zrobiliście z niej gadułę, która większość orędzi wskazuje na nią niż na Syna. Zacznijcie żyć orędziami. Tak Matko Boża by nie powiedziała. Powiedziałaby raczej, zacznijcie żyć Ewangelią. Pokuta, pokuta, pokuta. Niech wam wybaczy Królowa Matka cicha i pokorna, Pani Jasnogórska. Bratkowie, w opisie zostawiam wam link do strony, abyście przeczytali od dechy do dechy tekst, który potwierdzi, że cały czas mówię prawdę. Tam macie wszystko, jak na talerzu. A teraz nie mogę nie powiedzieć jeszcze paru zdań co do pewnych księży promotorów w Medjugorje. Czy zdajecie sobie sprawę, że głosząc te orędzia, mówiąc ludziom, że tam na pewno się ukazuje Maryja, jeśli Kościół to odrzucił? Jeden ksiądz mówi, że w Lourdes to wielki jarmark. On się tam nie odnajduje, ale w Medjugorje to dopiero jest jarmark. Mówi tak, co ja tam przeżyłem, doświadczyłem. No właśnie, Lourdes pokorne, to cóż można tam przeżyć oprócz kolan przed Bogiem? Nawet nie chcę mówić, kto to mówi. Tylko jakoś dziwnie sutanna go ugniata i chodzi jak stary pastor. Takich księży jest wielu, co są mądrzejsi od kongregacji nauki wiary. Świętych pańskich nie promują, ale za to mówią, co ja tam przeżyłem, doświadczyłem.
ci promotorzy Medjugorje nie słuchają Kościoła. 90% prawdy wam dają, a 10% dają kwasu. I tak robi się wizytówkę pewnym wydawnictwom, co promują coś, czego nie uznał Kościół. Ta cała szajka należąca do konfesjonału świata gromadzi się na wspólnej adoracji przy tak zwanej gospie i mamusi Wasuli, która każe swoim dzieciom sprzedawać swoje dzieła, które Kościół zabronił. Im nie zależy, czy to prawda, czy kłamstwo, byleby tylko kasa się zgadzała. Wszyscy ci, co promują orędzia z Medjugorje, które Kościół odrzucił, nie uznał, są poza Kościołem, bo nie słuchają głosu Kościoła. Wszystko znajdziecie w linku w opisie pod filmem. By to zrozumieć, trzeba przeczytać od deski do deski. A to taka mała ciekawostka, którą nie podważycie. Jak dla mnie to wystarczy, a w linku znajdziecie tego ohoho. Uwaga teraz, bratkowie, skupcie się bardzo. Wiatr jest moim znakiem, mówi gospa. Przychodzę w wietrze. Kiedy wiatr wieje, wiedzcie, że jestem z wami. Wiecie, że krzyż przedstawia Chrystusa, jest jego znakiem, tak samo jak krucyfiks w waszym domu. Jestem z wami w wietrze. No tak, wiatr w Piśmie Świętym jest symbolem Ducha Świętego. Szum wichru w dzień zielonych świąt, tchnienie zmartwychwstałego Pana w wieczerniku. Weźmijcie Ducha Świętego. W rozmowie z Nikodemem wiatr tchnie, kędy chce i nie wie, skąd przychodzi i dokąd idzie. Ale jest i symbolem ducha złego, który przemierza ziemię i wędruje po niej. Wichura łamiąca skały, w której nie ma Pana. Szatan wznieca wicher, który rozwala dom i zabija dzieci. Maryja Wniebowzięta nie potrzebuje znaku, jest bowiem człowiekiem. Jeżeli już jakiś symbol, skrót, to na odwrocie cudownego medalika jej niepokalane serce przebite mieczem i litera M z krzyżem, pierwszą literą jej ludzkiego imienia, którym będą ją pozdrawiać i wzywać wszystkie pokolenia. Ale wiatr? Zjawa medjugorjańska podpisuje się więc bardzo wyraźnie. Wiatr jest moim znakiem. Jak znakiem Chrystusa jest krzyż, a więc, czyli jest duchem. I to duchem diabelskiej pychy, który przywłaszcza sobie znak Ducha Świętego, trzeciej osoby boskiej. Chce się więc równać z Bogiem i przywłaszczać sobie także hołd należny Bogu. Żeby nasycić tę żądzę, ów wiatr porywa gwałtownie dzieci widzących, niesie przez cierniste krzaki, chroni cudownie od zadrapań, rzuca trzaskiem na kolana, zadziwia kłamliwym czarem widzeń, udziela 15 już lat banalnych pouczeń, słucha modlitw i zdrowasiek należnych komu innemu, a które skierowuje do siebie. Ocenia, że najpiękniejszą modlitwą jest wierzę w Boga Ojca. Jak mówi Pismo Święte, i złe duchy wierzą i drżą. I jeszcze jeden przykład. W styczniu 1983 roku statua Matki Bożej Lurdzkiej z Lourdes w kościele w Medjugorje została usunięta do bocznej kaplicy i zastąpiona figurą gospy. W 1985 roku na skutek negatywnego orzeczenia komisji diecezjalnej i zarządzenia biskupa Mostaru przywrócono stan poprzedni. Pozwolenie bowiem na publiczny kult figury z Medjugorja byłoby poniekąd potwierdzeniem autentyczności objawień. Dobrze, że ten biskup jest taki mądry. Dotychczas pozytywnego orzeczenia nie było, jednak inna figura gospy stoi na placu przed kościołem.
I jak to pogodzić z zarządzaniem ordynariatu? Sporządzanie obrazów, figurek czy medalików z podobnizną gospy jest postępowaniem bezprawnym, wręcz nieposłusznym, obowiązującym w kościele. Takie medaliki w dodatku poświęcone przez gospę rozdaje się po świecie. To, że ludzie je przyjmują w dobrej wierze, faktu nie zmienia. Są obciążone skazą nieposłuszeństwa i wzywają do czci wiatru modzigoriańskiego. A kto jest nieposłuszny w kościele? Kogo symbolizuje nieposłuszeństwo? To ci szatańsko przywłaszczyć sobie atrybut Ducha Świętego. Pytanie, czy Maryja jest duchem? Medziugoriańskim wiatrem? Powiem na koniec tak. Ci, co promują te orędzia na kanałach internetowych, wydają książki. I księża, którzy promują te orędzia i mówią, że na pewno tam ukazuje się Matka Boża, są poza kościołem, gdyż tak orzekła komisja kościelna. Przyjdzie czas, to udowodnię wam, którzy to księża dają wam te 90% pięknej prawdy, a wsączają wam jad w 80%. Chcecie znać prawdziwe zdanie na temat? To spytajcie się prawdziwego księdza tradycyjnego, katolika. To wam powie, co o tym myśli. To by było na tyle w tym temacie. Stanąłem w porę i wykazałem błąd. Chcesz, wiesz, twoja wola. Drogi księży, wiem, że mnie słuchasz. Ja wolę Maryję z Lourdes, cichą i pokorną. Ty wolisz fenomen, który daje ci przeżycia i doświadczenia. A sam nas przed tym przestrzegałeś. Oj, bratkowie, jak nie wrócicie na Jasną Górę, nie posłuchacie Matki z Fatimy, to możecie tylko oczekiwać tego, co powiedziała w Akita. Na koniec zapowiedź nowej pieśni pod tytułem Chodzące Świątynie Boże, każdy może taką być, wystarczy. Będzie za tydzień. M. Rekinek przygotuje oprawę graficzną. A teraz jeszcze wam wytłumaczę jedne takie małe zwiedzenie. Jakie jest Medjugorje? Przypatrzcie się tym zdjęciom. Popatrzcie, stała matka z Lourdes cały czas w kościele. To przyszedł diabeł i próbował tak to zmanipulować, że wyciepnął na 2 lata, tylko na 2 lata, do bocznej kaplicy. Ale niestety, przypatrzcie się, co zrobiła Matka Boża, ta prawdziwa. Wróciła z powrotem na miejsce, a diabła wyciepła na zewnątrz. A tu drugie zdjęcie. Co one pokazuje nam, kochani? Czemu ten księżulek tak nie lubił tam jeździć? Co mu tam zawadzało w tej Matce Bożej? Ja wam powiem co. Figura Matki Bożej, jak mówi Kościół i uczy, opaska dookoła bioder, co oznacza? Czystość Matki Bożej, nieskalaność. A co jest poniżej? Na żadnych z figurek medziugoriańskich, tych szarych sukienek i rozmaitych i tych, co tu widzicie, nie ma opaski czystości. Dlaczego? Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Nasza matka ma opaska czystości zawsze, ta prawdziwa. A to, czy to jest Pan Jezus? Przypatrzcie się temu zdjęciu. Czy tak wygląda Pan Jezus? Kochani, to profanacja. Powiedzcie ino mi, czy chcecie nosić takie koszulki z takim wizerunkiem Pana Jezusa? Nie wiem. Możecie na mnie wylać pomyje, jakie chcecie, ale dla mnie to wygląda jak strach na wróble, naprawdę. Jak jakoś poczwara. To nie jest Pan Jezus. To nie jest ani zmartwychwstały, ani krzyż Pana Jezusa. To jest po prostu profanacja. Takich koszulek w życiu bym nie nosił. I nie rzucajcie się na mnie, tylko odpowiedzcie sobie na to, co powiedziałem i to, co jest zapisane w tym linku na dole. Bo to nie ja powiedziałem. Ja ino was przestrzegłem, że to nie jest Matka Boża. Prawdziwa Matka Boża znajdziecie na Jasnej Górze. Jest cicho, pokorno, jest łaski pełno i uzdrowienie chorych.
nic nie godo, a cuda się dzieją, widać to nawet po ścianach. Ale nie, tam nie ma po prostu przeżyć, tam nie ma żadnych fenomenów, żadnych doświadczeń. No cóż, bratkowie, odpowiedzcie sobie sami, mnie nie musicie. I ona tym kończy w temacie, ale pamiętajcie, mimo wszystko, jak zauważa jakiś błąd, że jakieś czasopisma, ktokolwiek wprowadza was w błąd, w ten nowy błąd, to nie ma rzeczy, żeby od razu bym tego nie powiedział. Bo ja ukochałem prawdę, Ewangelię i Matko Boże z Jasnej Góry, z Fatimy, a jakieś cudawianki to nie do mnie. Niech wam Pan Bóg błogosławi, Matka prowadzi drogami Syna, po drogach Syna i na Jasną Górę, kochani, na Jasną Górę, bo tam jest tron naszej Matki, bo tylko tam chciała być królową w polskim właśnie narodzie zostać, tylko w jednym narodzie. A tam, gdzie jest tron Matki Bożej, tam jest tron jej Syna. I cała chwała Trójcy Przenajświętszej leży na Jasnej Górze.